Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobrze, że jest przerwa między życzeniami a kazaniem, bo by się trochę płakało. Zawsze marzyłem, żeby powiedzieć, moi kochani parafianie, i udało się w końcu. Drodzy kapłani, też na czele z księdzem dziekanem, kochana rodzino, na czele z tatą, mamusia ogląda. Jest chora, więc też mamusiu się pozdrawia. Już nie ukrywam, że z wielką niecierpliwością czekałem na tę chwilę, kiedy ksiądz biskup Andrzej zdecyduje się, aby mógł znowu wrócić do parafii, do pracy w parafii. Choć każdy jakiś okres mojego kapłańskiego życia naprawdę odczytuję jako taki wielki dar Pana Boga, Boga Ojca wobec swojego dziecka, które zawsze bardzo kocha, niezależnie właśnie co dzieje się w sercu tego dziecka. Kiedy dowiedziałem się właśnie podczas rozmowy z księdzem biskupem Andrzejem, do jakiej parafii mi posyła, mówię, jest. Zauważył to. Całą drogę darłem się w aucie. W radości. 7 lat temu, kiedy posyłał mnie do duszpasterstwa młodzieży w diecezji z Limanowej, to powiedziałem księdzu biskupowi wtedy, mówię, że jeżeli barana mianuje na tę funkcję, to nikt się wiele nie spodziewa. I podobnie wypadałoby pewnie powiedzieć teraz, ale ufam jednak, że z pomocą Bożą, wspólnie z wami, moi drodzy, wspólnie z kapłanami tutaj posługującymi, damy radę i stworzymy rodzinę naprawdę silną Bogiem i ze wzajemnymi relacjami. Kiedy sięgnąłem po dzisiejsze czytania mszalne, to też w ogóle nie miałem jakieś wątpliwości, że ten termin, który był przesunięty, dziękuję księdzu dziekanowi, że z wakacji zjechał, że mnie wczoraj instalować, tak się mówi, więc przesunięty z 2 tygodnie i jakby w ogóle przeczytałem te czytania, mówię, to musiało wtedy właśnie być. Dzisiaj pierwsze czytanie. Odpowiadając właśnie na zachętę Pana Boga z pierwszego czytania, który mówi, proś o to, co mam Ci dać, właśnie chcę dzisiaj wraz z Salomonem wołać i prosić. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne, bo jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Zawsze podczas rekolekcji powtarzam taką maksymę, dzisiaj sam się z nią mierzę. Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych. Chcę w nią mocno wierzyć, bo zdaję sobie sprawę z tego, że tylko przy pomocy łaski Bożej będę w stanie, moi drodzy, wam dobrze służyć i budować tą naszą parafialną rodzinę. Ale powróćmy do dzisiejszej liturgii słowa, szczególnie do jednego fragmentu Ewangelii. Pozwólcie, że go jeszcze przytoczę. Podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. To te ryby wszelkiego rodzaju, tymi rybami wszelkiego rodzaju, to jesteśmy my wszyscy tutaj tworzący tą parafię w Kamionce Wielkiej. Każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inne talenty. Każdy ma inny charakter, inne dary. Mamy inne charyzmaty. Każdy też ma inne doświadczenie Pana Boga, a przede wszystkim to życiowe doświadczenie. I to jest wielki skarb. To jest nasz największy skarb. Bowiem wzajemnie możemy się ubogacać, możemy się uczyć od siebie. W różnoraki sposób możemy się ubogacać właśnie. Ale to tak trochę też jak w małżeństwie, nie? Że są dwie różne osoby i próbują się zjednoczyć. Czasami jest to bardzo trudne. Najważniejsze jednak, by wszystko, co robią, robiły właśnie z miłości do tej drugiej osoby. To, do czego dążymy, to zjedność. Jedność wcale jednak nie oznacza jednolitości. Jedność nie oznacza jednorodności. Jedność właśnie to różnorodność połączona w jednym. Benedykt XVI powiedział kiedyś takie słowa, że Kościół, żeby mógł być Kościołem, to musi być symfoniczny. Przerwa na trąbkę. Co to znaczy być symfonicznym? Na czym polega symfoniczność?
orkiestra dobrze wie. Jeśli słuchalibyśmy tylko jednego instrumentu, to stracimy wszystko z całej symfonii. I tylko kiedy zabrzmi wszystko razem, to wtedy, no mówiąc kolokwialnie, będzie to grało i będzie to jakoś nas radowało, będzie się tego dobrze słuchało. I chciałem was, drodzy parafianie, właśnie zaprosić do tego, abyśmy się dzielili swoim doświadczeniem, swoim myśleniem, abyśmy dzielili się swoimi talentami, a przede wszystkim waszymi otwartymi sercami. I chcę was właśnie zaprosić do tej symfonii, jaką jest parafia, abyśmy mogli wspólnie wzrastać na tą chwałę Pana Boga i żeby te relacje z nami były jak najlepsze. I chcę przywołać jeszcze jeden fragment z liturgii, słowa. Każdy, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. I obiecuję starać się całym moim kapłańskim życiem, stawać się tym uczniem Królestwa Niebieskiego i wraz z wami to Królestwo Boże tutaj w Kamionce już budować. Mimo wieku, niektórzy mówią młodego, chcę być dla was duchowym ojcem. Równocześnie dzielić się tym, co może będzie nowe, czym mnie Pan Bóg obdarował, ale i szanować i pielęgnować to wszystko, co wypracowaliście jako wspólnota wraz ze swoimi duszpasterzami. I kończąc już, chciałbym i chcę pomodlić się za nas wszystkich. Panie Boże, polecam ci dzisiaj każdą osobę, siostrę, brata, kapłana, tworzących wspólnotę naszej parafii. Spraw proszę, aby czuła się niepowtarzalnym i koniecznym jej członkiem. Proszę cię szczególnie za wszystkimi starszymi, samotnymi, chorymi, aby pamiętali, że są skarbem dla wspólnoty. Spraw, by w cierpieniu doświadczali nieustannie twojej miłości i bliskości. Także wszystkim zmarłym daj łaskę przytulenia się do twojego miłosiernego serca. Proszę, Panie, i za sobą, abym miał mądre i kochające serce. Bym dla powierzonej mi dzisiaj rodziny parafialnej tutaj, w Kamionce Wielkiej, był wierzącym, dobrym, wrażliwym i wyrozumiałym ojcem. I oto proszę cię, przedstawiennictwo naszej mamy, Maryi, która, jak głosi jej tytuł, pragnie nieustannie nam pomagać. I proszę cię, Panie, aby tak się stało. Amen. Szczęść Boże wam wszystkim. Amen.